W następnym filmie będę chciał Wam pokazać, jak zmienić tryb w oknach zimowy na letni, letni na zimowy. Jeżeli macie nowoczesne okna, nie takie najnowocześniejsze, tylko ogólnie okna wymieniliście w co najmniej 10 lat wstecz, także czy są plastikowe, drewniane, czy jakie tamkolwiek byście okna mieli, to generalnie one już w sobie powinny mieć możliwość zmiany trybów pracy na zimowy, letni. I o czym jest ten tryb? Zaraz pokażę Wam, jak to zmieniać. Króciutko, o czym jest ten tryb? Chodzi o to, że podczas lata na przykład nie potrzebujecie takiego mocnego docisku futryny, na zasadzie okna w futrynie, aby uszczelniało one Wam wszystkie szpary, bo latem wymiana powietrza by była lepsza. Nie musi być taki mocny docisk. No to wtedy zmieniacie okno sobie tryb na letni. Ten docisk wtedy jest siłą rzeczy mniejszy. Natomiast zimą, kiedy ten wiatr jest zimny, ogólnie jest zimno, żeby to zimno nie wpadało do domu wszelkimi szczelinami, zmieniacie sobie bardzo prosto tryb w oknach na zimowy i wtedy po prostu uszczelka i całe okno, ścieżnica, wszystko po prostu do futryny mocno dochodzi. Zmiana trybu zimowego na letni, letniego na zimowy jest bardzo prosta. Jest to po prostu przekręcenie tylko tych wypustek, które są na boku każdego okna. No i jak to zrobić, zobaczcie w tym materiale. No i słuchajcie, każde okno, jakie macie, ma coś takiego tutaj z boku, czyli taki, powiedzmy sobie, pachołek wystający. Jak się mu dokładnie przyjrzycie, to zobaczycie, że on nie jest tak idealnie okrągły, one są zawsze owalne. Są po prostu zrobione w taki sposób, że są jakby jajowate, mogą być tak jak u mnie, całkowicie jajowate, lub mogą być okrągłe, aczkolwiek z jednej strony wtedy ten okrąg by był grubszy, a z drugiej chudszy. I na czym teraz jest ustawiony, jak widać, tryb zimowy? Czyli na czym to polega? Zobaczcie, że długość tego bolca, tego owalu, jest ustawiona w stronę uszczelki, czyli po prostu jajo jest pochylone do uszczelki i jak wchodzi to w ościeżnicę, to po prostu mocniej napina to do futryny i przyciska uszczelkę do futryny, czyli jest po prostu szczelniejsze okno. Natomiast jak byście chcieli zmienić ten tryb obecnie zimowy na letni, no to możecie, możecie to też robić w różny sposób, bo tutaj może czasami być trzeba przekręcić takie coś imbusem, czasami może być trzeba śrubokrętem lub kluczem jakimś płaskim czy nasadowym. Różne są rozwiązania, nieistotne, są po prostu te same działania. Jest. Ja, że klucza nie mam, to wykorzystam jakiś klucz zwykły. No i jak widzicie, ten pachołek jest cały czas pochylony w stronę uszczelki, czyli tryb zimowy. Sobie wsadziłem zwykły klucz, bo mi pasuje do niego. No i po prostu to przekręcacie. Przekręcacie tak, żeby jajko było teraz, tak jak widzicie, chyba mam nadzieję, że widzicie, do góry, czyli tryb letni teraz został ustawiony, czyli tą dłuższą krawędzią jest wzdłuż futryny, a nie wszerz, czyli po prostu nie dociska tak mocno w tym czasie uszczelki. No i takich pinów, czy jakbyście to nie chcieli nazwać, macie na oknie całą masę, po prostu macie ich dużo, wzdłuż okna, po całej tej ościeżnicy, że tak bym to nazwał, macie tego całą masę. Pamiętajcie, że nie tylko z boku, ale też macie to od spodu. Takie same rzeczy macie od spodu, od góry, a czasami także i tam z tyłu okna też się znajdują. No i w każdym oknie znajdziecie sobie coś takiego. Musicie to poprzekręcać. Jeżeli chcecie zmienić okno sobie na tryb zimowy, najdłuższą częścią tego bolca w stronę uszczelki. Natomiast na tryb letni, kiedy już można popuścić napięcie okna, zmieniacie sobie to wzdłuż ościeżnicy, a nie wzdłuż uszczelki. Czyli wzdłuż uszczelki, żeby była najkrótsza strona, a nie najdłuższa w trybie letnim. A na zimowym oczywiście jak najbliżej, jak najdłuższa w stronę uszczelki. No i teraz dla Was taka ciekawostka, że ten tryb okna musicie zmieniać, bo część z Was może pomyśleć, to zostawię sobie tryb zimowy przez cały rok i będzie super. To jest niedobre rozwiązanie, dlatego że te uszczelki się po prostu zblazują od tego docisku dosyć szybko i powstaną wtedy szczeliny już na następny rok. Dlatego tryby okna, jeżeli macie i nie chcecie ich w ogóle zmieniać, to zostawcie sobie tryb letni, jeżeli Wam tak odpowiada i ciepło jest w chacie, to okno, to ciepło nie ucieka z domu zbyt łatwo. Natomiast jeżeli czujecie, że jest w tym domu trochę zimno, dużo płacicie za ogrzewanie, to koniecznie zmieńcie sobie tryb letni na zimowy w oknach podczas zimy. I oczywiście dopóki jest zimno, sobie trzymajcie ten tryb, natomiast jak już się zrobią
ciepłe dni. Jak już przyjdzie ciepło, lato, wiosna, to pamiętajcie, żeby zmienić ten tryb zimowy na letni z powrotem w oknach, żeby po prostu ten docisk nie był za mocny i przez to się to wszystko nie wyrobiło. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, że tym naprawdę możecie dużo kasy zaoszczędzić na ogrzewaniu, bo ten tryb naprawdę dosyć mocno uszczelnia te wszystkie szczeliny w oknach. A jeżeli macie krzywe okno i gdzieś, mimo że zmienicie te tryby, będzie szpara i churczał przez nim wiatr, no to wtedy musicie dodatkową uszczelkę sobie założyć na tym odcinku, żeby ten docisk był większy jeszcze punktowo. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam na następne. Cześć!